Samo zdobywanie Everestu tutaj na Mariocie dla mnie jest tylko etapem pośrednim, ponieważ za miesiąc jadę na prawdziwy Everest, wspinać się, w związku z tym jest to element treningu, który jakby mobilizuje mnie, a jednocześnie tutaj połączony z tą akcją, no tak ładnie wpisuje się w całość. Jest to trudne z racji na ten dystans, czas 24 godzin. To jest coś bardzo podobnego do tego, czego doświadczamy w górach w czasie ataku szczytowego, kiedy wychodzimy o 12 w nocy i czasem zdarza się, że o 12 w nocy dnia następnego kończymy akcję górską, gdzie przez cały czas musimy iść w tych trudnych warunkach niedotlenienia. Słuchając relacji chorych na chorobę Pompega, absolutnie doszedłem do wniosku, że to jest dokładnie to, co my odczuwamy w górach, na dużych wysokościach, z tą różnicą, że my to odczuwamy na własne życzenie, będąc w tych górach, po prostu na wyprawie, a chorzy doświadczają tego na co dzień. Wszystko, co wiąże się z niedotlenieniem, czyli po prostu kłopoty z oddychaniem, złe samopoczucie, kłopoty ze snem i wszystko wokół trudność się z oddychaniem. Kampania Nasz Everest jest kampanią bardzo potrzebną. Objawy choroby Pompego są niecharakterystyczne i różne dla różnych pacjentów. Objawy takie fizyczne mojej choroby zaczęły się gdy miałem 21-22 lata. To było stopniowe poczucie, rosnące poczucie znużenia, zmęczenia, stopniowe zmniejszenie tolerancji wysiłku, a w końcu po 2-3 latach doszło do tego, że zacząłem odczuwać bardzo dużą senność w ciągu dnia, która stopniowo z czasem narastała. Ja to wszystko oczywiście myliłem ze zmęczeniem, zrzucałem na intensywny tryb życia i nie szukałem jakby przyczyny w tym, że to może być jakaś choroba w ogóle. I w ten sposób trafiłem z dużą niewydolnością oddechową do szpitala, gdzie tak naprawdę tygodnie dzieliły mnie od tego, żeby po prostu była konieczność zastosowania respiratora. Choroba Pompego jest rzadką chorobą genetyczną. Jest to tak zwana choroba jednogenowa, spowodowana mutacjami jednego konkretnego genu. Oczywiście sami pacjenci nie wiedzą, że mogą chorować na chorobę Pompego, ale co gorsza, również wiedza wśród lekarzy jest stosunkowo słaba i pacjenci i lekarze, którzy mają pacjenta właśnie z takimi charakterystycznymi objawami pogarszającej się sprawności fizycznej, postępującą niewydolnością oddechową, nie zawsze myślą o tym właśnie, żeby rozpoznać jeszcze tą rzadką chorobę Pompego. Choroba Pompego jest jedną z tych nielicznych chorób genetycznych, które możemy skutecznie leczyć. I leczenie to szczęśliwie jest refundowane również w Polsce. Dotychczas znamy pacjentów około 40 w Polsce. Tymczasem jeśli ta częstość 1 na 40 tysięcy jest również właściwa dla populacji polskiej, to tych pacjentów być może jest kilkuset, być może nawet około 1000.